W piątek prezydent Andrzej Duda skierował nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego. To kolejne opóźnienie na drodze do spełnienia przez Polskę kamienia milowego w kwestii praworządności. Jedynie po spełnieniu go możemy myśleć o odblokowaniu przez Komisję Europejską środków z KPO. O najgorszym scenariuszu, jaki może czekać Polskę, opowie nasz reporter Adam Bysiek. Jak ta sytuacja może wyglądać? Tych scenariuszy są trzy. Zacznijmy od tego najgorszego dla Polski, a więc takiego, że Trybunał tą sprawą szybko się nie zajmie. Na przykład będzie to trwało około 2 lata lub przekroczy to ten czas, kadencję Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas wiemy, że to działanie może być skalkulowane na to, by utrudnić ubieganie się o środki opozycji lub innym partiom, które mogłyby wygrać z PiS-em w wyborach i chcieć te środki otrzymać. To oczywiście odbyłoby się ze szkodą dla Polek i Polaków, a przede wszystkim dla naszego budżetu i naszych pieniędzy, naszych portfeli już i tak drenowanych dzień w dzień przez inflację. A straty polskiej gospodarki wynikające z braku środków z Krajowego Planu Odbudowy wynoszą już niemal 66 miliardów złotych. I nie wiadomo, kiedy ten licznik się zatrzyma i czy w ogóle. Co dalej z KPO? To pytanie pozostaje otwarte. Zapytaliśmy o to na korytarzach sejmowych. No to, co zrobił prezydent, to jest tak naprawdę zrobienie super weta, bo w tym momencie musi się zebrać Trybunał Konstytucyjny po to, żeby zdecydować o konstytucyjności bądź nie tej ustawy, w związku z czym nawet Sejm nie ma możliwości tutaj zareagowania na to odpowiednio. I prawda jest taka, że po prostu ludzie będą jeszcze dłużej czekać na pieniądze, które im się po prostu należą. No wszystko wskazuje na to, że pan prezydent wbił gwóźdź do tej trumny z polskim KPO. Rzadko kto się spodziewał w ogóle, że pan prezydent nie podpisze tej ustawy, ponieważ bierze na siebie odium odpowiedzialności za brak pieniędzy, które są niesłychanie potrzebne. I tu nie chodzi o wskaźniki gospodarcze, współczynnik inwestycji czy doraźne programy, które już zostały obiecane chociażby samorządowcom, ale chodzi o pustki, którymi świeci budżet państwa. To jest tragikomedia i właściwie to koalicja rządząca zdaje się szukać winnego, na którego zrzuci, że tych pieniędzy nie będzie. Więc myśleli, że w ten sposób załatwią, brzydko mówiąc, pana prezydenta, który... Ale on się nie dał. Ale on się nie dał i przerzucił odpowiedzialność na Trybunał Konstytucyjny. Dlatego, że ta ustawa, te zmiany są niekonstytucyjne. One idą obok konstytucji, więc rzeczywiście można mieć spore wątpliwości co do ich konstytucyjności. Wydaje się, że w obozie władzy panuje taki bałagan, że pieniędzy dla Polski nie będzie z KPO. Wydaje się, że PiS albo jest tak nieudolny, albo tak nic nie potrafią, albo celowo okradają Polaków z pieniędzy z KPO. W tym Trybunale Konstytucyjnym dojdzie za chwilkę do wojny kaczystów z ziobrystami. To będzie bardzo ciekawa wojna. Jakby nie było, w tym momencie Trybunał Konstytucyjny jest w 100% w składzie, który wybrało Prawo i Sprawiedliwość, więc teoretycznie powinno być szybko, a jednak tam wiemy, że tam się kotłuje, także prawdopodobnie ten serial będzie trwał jeszcze długo. Serial pod nazwą KPO trwa dalej. Niestety tracą na tym samorządy, ale i zwykli Polacy. Z Sejmu dla News24 Tomasz Kolmasiak.